Powie się, że magazynuje, abyśmy odkrywali w sobie potrzebę czuwania, potrzebę czujności, a w sposób szczególny na naszym szlaku jej możemy doświadczać. Bo musimy czuwać. Musimy czuwać pomimo naszego zmęczenia. Nad tym czuwają także, czuwamy razem wszyscy. Bo jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich. Nie tylko za sami za siebie, ale także za drugiego człowieka. Nie wiemy, co nas może spotkać jutro. A Pan Bóg mówi, czuwajcie, bo nie znacie dnia i godziny. Każdy z nas ma czuwać. Mamy czuwać i odkrywać Pana Boga. O tym jest nasza pielgrzymka. Jest nieustannym wędrowaniem. Wędrowaniem w górze, ku Chrystusowi. I mamy czuwać, by wiernie stawać przy Chrystusie. Bo nie znamy dnia i godziny, kiedy Chrystus wezwie na swoim imieniu. Dlatego czuwajmy. Bo kto czuwa, ten jest blisko Pana. Amen. Żółto-brązowej, która chciała pozdrowić gorąco kogo? Chciałam pozdrowić wszystkich mieszkańców Krona i okolic, moją rodzinę ze Ściepic oraz moich parafian z Góra i Koryta. A pozdrawiała siostra? Witamy bardzo serdecznie ze szlaku pielgrzymkowego. Chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców i wszystkich pielgrzymów z Grajewa i z Kolna. Życzymy wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Witam wszystkich. Nazywam się Marcin Kolicki. Na pielgrzymce jestem po raz 10. Pielgrzymuję od 11 lat. Atmosfera na pielgrzymce jest bardzo dobra. Jest ciepło. Nawet bardzo ciepło. Przydałby się nam deszczyk. Pamiętamy o modlitwie za was wszystkich, moi drodzy. I nie tylko o rodzinach swoich i reszcie, tylko też o ludziach, którzy nas przyjmują na noclegi, którzy nas częstują po drodze wodą, jakimś tam kawałkiem chleba. I pozdrawiam wszystkich łomżyniaków i całą diecezję łomżyńską. Nie teraz. Jak ktoś by chciał pozdrowić, to można. Dzisiaj będzie w tym. Ale już wiemy.